Policja na Arkadzku Szuszów, 22 stycznia 2022. Jadziemy. Dzisiaj wieczorny ski riding z konieczności. Rano waliło śniegiem i drogi były po prostu nieprzejezdne. Duże śnieżne przechodziły. W poniedziałek nawet się błyskało w Ligocie. Ale dzisiaj idzie fenomenalnie pojeździć. To wyjeżdżam już na górach. Dzisiaj działo dużo więcej tras niż ostatnio, jak tu był. No, dawno mnie tu nie było, bo że był dwa razy na Cinkowie. Raz tam były skitury. Była Czantoria. I był Stożek tydzień temu. I tak więc no, dawno mnie tu nie było, ale tak jak Grzech powiedział, teraz w poniedziałek doszło do takiego ciekawego zjawiska u nas. Mianowicie przeszła burza z piorunami w styczniu. Burza śnieżna, zapowiadano była, taki szkwał szedł od północy Polski przez całą Polskę aż tutaj na Górny Śląsk i na górach się zatrzymał. Bo już dali na Słowację, tam raczej nie poszedł. Bez tuż właśnie sypnęło tym śniegiem, ale teraz w nocy też, z piątku na sobotę też dość fest sypało. Ja byłem na nocce w robocie i dzisiaj po nocy, ale tak jak powiedział, rano nie było szans jechać autem, bo sam po tej burzy drogi fest zasypane i nie ryzykowałeś, wolałeś pospać w chałupie i przyjechać na wieczór.
Nie wiem, może jutro też tak zrobię. W sensie, że przyjadę na wieczór. Fakt faktem, ludzi dość sporo. Był problem z podjechaniem tutaj na suszu, ale że podjechał, także na źle. Troszkę popaduje nam tu śnieg. Mróz minus 9 stopni. Teraz mają być te mrozy dość wielki. Minus 12, minus 15 nawet. Ale rower jest dobrze obleczony i daje radę. No, ostatnio ta trasa była zawyto. Tu się w ogóle nie jeździło. Teraz warunki są naprawdę fenomenalne. Nie nagrywam za wiele. Znocie Soszów, Wisła, Jawornik. Najczęściej odwiedzany stok przez ostatnie sezony. My korzystajmy z tej zimy. Korzystajmy z tych warunków, bo lockdown nadchodzi. Słuchajcie, dzisiaj ponad 40 tysięcy zarażonych COVID-em. Omikron jakiś. Także korzystajmy z tej aktywności. Nie dajmy się zwariować. Nie siedźmy przed laptopami, komputerami, telefonami, bo nas Pegasusem będą podsłuchiwać te pieruny. Swoją drogą to ja Pegasusa już miał w latach 90. I to też było troszkę podejrzane, bo dyskietki do tego, te, jak to się nazywało, kartridże, kupowało się na targu u ruskich, także rosyjski ślad w tym jest. I no jest to podejrzane. Naprawdę te całe Pegasusy. Oni to teraz dopiero mają, a ja już to miał w latach 90. Mają zapłon. Dobra. Ale nie politykujmy, zajmijmy się skirajzami. Nie denerwujmy się. Mam nadzieję, że uda mi się sfilmować wszystkie trasy albo ich fragmenty w zasadzie, bo tutaj się to wszystko pokrywa. W pewnym momencie ludzi sporo, nie boją się, jeżdżą, szusują dziecka, bajkle, stare gorole, hamysy, wszystko. Ja omikron atakuję.
Tak, wybiła już godzina 22. Zatrzymali wyciąg. Tam jest co nisko, a my jademy na dół. Jest pięknie. Oczywiście pozdrawiamy Pisarzowice. Tak, pana Wojtka też pozdrawiam. Nie usłyszeliście? To jeszcze raz. Pisarzowice pozdrawiamy. Goczałkowice też, Czechowice, Ligotę. Pisarzowice w pierwszej kolejności. Bo jest pięknie dzisiaj. Fantastyczny warunek. Tak to widać. Tak, no to zakończyliśmy dzisiejszą ski rajza. Jest po 22, luz fest. Fajnie było, bajecznie, warunki mega. No to czymcie się i do zaś.